Kochani, faceci, kandydaci na mężczyzn i mężczyźni, jak już jesteście mężczyznami, to będziecie widzieli dobrze, o czym mówię. Jeżeli zdecydowałeś się na stałe wejść w związek, na przykład małżeński, i stworzyć rodzinę i w przyszłości wyprodukować również potomstwo, a szczególnie mieć również córkę, to cię informuję, że istnieje tylko jedyny sposób, żeby stać się mężczyzną. Mężczyzną się stajesz wtedy, o ile masz córkę, jeżeli dla ciebie najważniejsza jest żona. Zapamiętaj sobie, jeżeli zdecydowałeś się być na stałe z kobietą, to ma być pierwsza na świecie, najważniejsza dla ciebie kobieta. Ona ma być ważniejsza od wszystkich innych kobiet. Nawet od własnej córki. To znaczy, zawsze masz mówić do swojej żony, jesteś najpiękniejsza. I również do swojej córki masz mówić, moja kochana córeczko, jesteś najpiękniejsza na świecie. Prawie tak piękna jak mamusia. Masz swojej córce kupować najcudowniejsze ubranka, ale nie tak cudowne, jak kupujesz swojej żonie. Masz swoją córkę nosić na rękach godzinami, ale swoją żonę masz nosić na rękach godzinami plus jedną minutę. Zapamiętaj to sobie. Najważniejsze, jeżeli ty będziesz promował swoją córkę przed swoją żoną, to nie będziesz szczęśliwa. Ani twoja córka, ani twoja żona, a na pewno ty też nie. I dlatego informuję cię, kochaj swoją córkę nad życie, ale swoją żonę kochaj nad dwa życia, a nawet nad trzy. Chyba tyle. Cześć.